Pod pomnikiem generała Tadeusza Bora-Komorowskiego odbyły się uroczyste obchody 69. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Obok przedstawicieli władz miejskich, wojska i kościoła w uroczystościach brały również udział grupy rekonstrukcyjne i duża grupa młodzieży. Wcześniej w parafii pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego odprawiona została msza święta w intencji poległych powstańców i żołnierzy Armii Krajowej, skąd po zakończeniu nastąpił przemarsz pod pomnik, gdzie złożono kwiaty. Wszyscy przybyli oddali cześć powstańcom. Uroczystości pod pomnikiem rozpoczął przemówieniem prezydent Grudziądza Robert Malinowski. Silnym akcentem było wystąpienie przedstawiciela kombatantów, który nawiązał do niedawno emitowanego przez telewizję publiczną filmu Nasze matki, nasi ojcowie, a który sprzeciwił się przedstawieniu w ten, kłamliwy jak to ujął, sposób historii. Gromadzimy się tu w związku z 69. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Gromadzimy się wspólnie u stóp pomnika generała Tadeusza Bora-Komorowskiego, aby oddać hołd bohaterom zrywu niepodległościowego. 69. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego przypomina nam ofiarność naszych rodaków, a szczególnie młodego pokolenia, które poświęciło dosłownie wszystko, aby w 1944 roku pokazać całemu światu humanistycznego imieniem Sobieskiego w Grudziądzu członka batalionu Zośka, Józefa Włodka, przedwojennego prezydenta naszego miasta i honorowego obywatela Grudziądza oraz wielu innych obywateli Grudziądza, często nieznanych z imienia i nazwiska, których los związał z tym wielkim dla nas wydarzeniem. Harcerzy, uczestników tajnego nauczania, partyzantów i oficerów Armii Powstańczej. Uczmy się od nich nie tylko, jak umierać za Polskę, ale jak dla niej żyć, jak żyć i służyć całemu narodowi. Polegli w Powstaniu Warszawskim. Pamiętamy o was i dziękujemy. Społeczeństwo, kombatanci, od lat obchodzimy rocznicę Powstania Warszawskiego. Jest to hołd dla tych, którzy wykazali niezwykłe bohaterstwo, a którzy nie żyją, choć wielu z nich jeszcze mogło być wśród nas. To hołd także dla tych, którzy przeżyli i często po wojnie, zamiast oczekiwać oczywistą nagrodę, byli przedmiotem dyskryminacji. Pokolenia, które wychowane zostały w najlepszych polskich szkołach, najbardziej patriotycznych rodzinach, które wychował Kościół. Powstanie warszawskie stanowi świętość narodową dzięki bezmiarowi przelanej krwi, ogromnych cierpień i poświęcenia w walce o wolność i wiarę. Nieprawdą jest, że Powstanie Warszawskie większego znaczenia militarnego nie miało. Polacy zadali Niemcom dotkliwe straty, około 17 tysięcy zabitych i prawie 10 tysięcy rannych. Wcześniej czy później prawda o garstce przestępców, która wszczęła awanturę warszawską w celu uchwycenia władzy, stanie się wszystkim znana. Zamiast pomocy od wschodu utworzony został kordon wojsk sowieckich, który nie dopuszczał jednostek Armii Krajowej śpieszącej na pomoc w Warszawie. Aresztowanych żołnierzy wysyła się do lagrów na wschodzie. Jedynie lotnictwo brytyjskie, którego lotnicy ponoszą ogromne straty, pokonując znaczne odległości, zrzucają broń i sprzęt na Warszawę. Potem włączają się Amerykanie, a Warszawa opuszczona sama walka oraz ofiara życia setek tysięcy żołnierskich braci na wszystkich frontach walki o Polskę nie została owieńczona sukcesem. Zdradzieckie wielkie mocarstwa zlekceważyły później naszą walkę i ofiary, zaprzedając w półwiekową niewolę. Bitwa o Polskę została przegrana militarnie.
tracąc ogromne dobra kultury, zabudowę miejską, ale przede wszystkim tracąc kwiat polskiego społeczeństwa. Walka została przegrana moralnie i duchowo, ale bitwę wygraliśmy. Niemcy, Sowieci i cała Europa zrozumieli, że Polski ujarzmić się nie da. Polskie państwo podziemne składało się z ludzi o różnych poglądach, ale cel był jeden – wolność, niezawisłość i bezpieczeństwo Polski. Szanowni Państwo, nie możemy pozwolić na obrażanie nas, jak to zrobiła niemiecka telewizja państwowa w wyemitowanym filmie pod tytułem Unsere Mutter, Unsere Vater. Film ten obraża głównie dlatego, bo twórcy obrazu czują się moralnie uprawnieni, by przy okazji opowiedzieć Polakom w sposób obraźliwy, kim są nasze matki i nasi ojcowie. Kazani zostali jako prawdziwi antysemici, gotowi zastawić na śmierć w zamkniętych wagonach Żydów wiezionych na zagładę. Ten film pokazują Niemcy z coraz większą pewnością siebie, zaczynając nas sądzić, by tropić antysemityzm i faszyzm. To jeden z obrzydliwych sposobów działania, oskarżania tych, wobec których są winni. W tej sytuacji żołnierze Armii Krajowej oczekują dymisję prezesa Juliusza Brauna i innych osób, które podjęły decyzję o zakupu prawa do emisji tego propagandowego niemieckiego filmu. Oczekujemy na takie odpowiedzi, które pozwolą rzeczowo zastanowić się nad modelem funkcjonowania mediów publicznych, aby więc nie dopuścić do szkalowania Armii Krajowej i narodu polskiego. Dla kłamców ocierających się o zdradę racji stanu nie powinno być miejsca w telewizji polskiej i we władzach państwowych. Szanowni Państwo, stoimy przy obelisku dowódcy powstania, by złożyć hołd i uczcić pamięć tych, którzy oddali swe nieraz bardzo młode życie za wolność naszej ojczyzny. Był to bohaterski zryw narodu bojowników nieujarzmionych. Uczcijmy ich pamięć minutą ciszy. Dziękuję. Szanowni Państwo, są wśród nas rekonstruktorzy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, tu z lewej, proszę Państwa, pod dowództwem porucznika Roberta Krause. Oraz jeden z nich jest bratankiem ostatniego żołnierza wyklętego, który poległ w 1963 roku Frączaka Feodora Laluś. Chłopcy ci inscenizują w minimalnym stopniu powstanie Warszawy. Czyli mogli być tacy, przyjrzyjcie się im, którzy byli faszystami? Na pewno nie. Nagródźmy ich oklaskami.